All My Love, zespół No Limits, najwyższa pozycja 4, 10 razy na liście, 169 punktów i miejsce 20. Bardzo piękna piosenka, być może nawet jedna z piękniejszych polskich piosenek 1993 roku. Za 10 minut, godzina 14, proszę Państwa, jesteśmy także winni naszym słuchaczom połączenie z Łodzią, z ogólnopolską listą przebojów. Mamy zaległości aż 2 tygodni i 2 notowania, to jeszcze przedświąteczne i to zaraz poświąteczne w naszym programie się pojawią, jedno już za kilka minut. Ale teraz będzie miejsce 19. 170 punktów, 12 tygodni na liście i najwyższa pozycja 2. W sumie miał 3 piosenki na liście, a tylko ta została odnotowana. Soul Drifter, jeden z muzyków, jedna z podpór legendarnej grupy Fleetwood Mac. Lindsey Buckingham, Soul Drifter, miejsce 19. I'm a soul drifter, and I'm out of this town. Ain't no use hanging around, you see. My heart was broken, my part was spoken. Now the ground has opened. Drifter, Lindsey Buckingham zespołu Fleetwood Mac ze swojej salowej, moim zdaniem bardzo interesującej, to już następna piosenka, interesującej płyty długogrającej Out of the Cradle.
za nami piosenki, które uplasowały się na miejscach 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Zatem teraz będzie miejsce 18. 413061 to jest nasz telefon jeszcze w sprawie piosenek na życzenie przez moment. Już niewiele wolnego miejsca pozostało, ale jeszcze Roland tutaj kiwa, że coś się dla Państwa na pewno uda znaleźć. 413061, a my wracamy. Wracamy do podsumowania. Miejsce 18, 173 punkty, 10 tygodni na liście i także najwyższa pozycja pierwsza. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale jeszcze do tej pory nie było. Nie graliśmy piosenki, która dotarła do miejsca pierwszego. Ta dotarła tylko do miejsca drugiego. To był debiut 1993 roku, muzyka taneczna, ale zrobiona dość inteligentnie, miała swoich gorących zwolenników, miała swoich gorących przeciwników, jednym się podobała, innym nie, ale to chyba właśnie o to chodzi. Grupa Captain Hollywood Project i ich pierwszy singiel to była wiosna 93 roku, More and More. Będzie. To może być troszkę zaskoczenie dla Państwa, bo to jest jedyny utwór tego artysty, a tak wiele się o nim mówiło, tak wiele utworów jego pojawiało się. Nie tylko w roku ubiegłym, w 93, ale także w 92 i 91 i w 94 także będzie. To wszystko z jednej płyty, z płyty, która ukazała się właśnie już teraz, 3 lata temu, w 1991 roku. Mowa o płycie Michaela Jacksona Dangerous. Dlaczego powiedziałem, że rok 94? Dlatego, że pod sam koniec roku ubiegłego Michael Jackson jeszcze z tej płyty zaproponował jedną piosenkę, jednego singla, nagranie Gone Too Soon. A może jeszcze coś z tej płyty? Michael Jackson zwykle ze swoich produkcji lubi, żeby wszystko to, co nagrał, zostało wypromowane, wylansowane, żeby trafiły na listy przebojów. Ciekawe, kiedy kolejna płyta tego artysty. Takie pytanie można by było mu zadać. No, ale pewnie nas nie słyszy teraz. I tylko jedna piosenka Michaela Jacksona w naszym podsumowaniu i tylko na miejscu 17. To chyba najładniejszy utwór z tego krążka. 174 punkty, 10 tygodni w zestawieniu tylko i najwyższe miejsce trzecie. Heal the World w najdłuższej wersji, jaką znalazłem, 6 minut 24 sekundy, Michael Jackson. To jest bardzo dobra piosenka, znakomity prezent od zespołu Manam. Kora Jackowska, zespół Manam, Bez Ciebie Umieram, miejsce 16. Bez Ciebie Umieram, Powietrza Mi Brak, grupa Manam, najwyższa pozycja piąta, 12 tygodni na liście, 179 punktów i miejsce 16. Roczne podsumowanie listy przebojów Radia Gdańsk, pierwszy dzień stycznia nowego 1994 roku, 19,5 minuty po godzinie 14. Audycję prowadzi i realizuje Marcin Sobesta. Teraz, proszę Państwa, miejsce 15, 184 punkty, najwyższa pozycja pierwsza. O! To jest już coś. Tak jest, raz na miejscu pierwszym, ale jednak już pojawiła się piosenka, która była na miejscu pierwszym. I 12 tygodni w zestawieniu. Beautiful Girl, zespół In Excess, jeszcze z poprzedniej płyty długogrającej, krążka pod tytułem Welcome to Wherever You Are. To był rok 1992. Przypomnę, że w roku ubiegłym In Excess wydali nową płytę, moim zdaniem gorszą od Welcome to Wherever You Are. Z tej płyty jeden z największych przebojów, Beautiful Girl, jeszcze raz, najwyższa pozycja pierwsza, raz na miejscu pierwszym, 12 tygodni na liście, 184 punkty i to pozwoliło uplasować się temu nagraniu na miejscu 15. Beautiful Girl, piękna dziewczyna, grupa In Excess, miejsce 15, 184 punkty, 12 tygodni na liście, najwyższa pozycja pierwsza i na miejscu pierwszym to nagranie przebywało tylko jeden tydzień. Roczne podsumowanie listy przebojów Radia Gdańsk, pierwszy dzień stycznia. Teraz troszkę zabrumimy, zaszeleścimy, bo proszę Państwa, teraz będziemy właśnie rozstrzygali nasz mini konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną. Wracamy do muzyki, wracamy do podsumowania listy przebojów Radia Gdańsk za rok 1993. Miejsce 14 to będzie muzyka taneczna i to bardzo, bardzo dynamiczna.
187 punktów, 11 tygodni na liście, najwyższa pozycja pierwsza i na miejscu pierwszym ta piosenka była aż 4 razy. Grupa Two Unlimited, No Limits. U Two Unlimited 4 razy na miejscu pierwszym, 11 tygodni w zestawieniu, 187 punktów i to jest miejsce 14. Roczne podsumowanie listy przebojów Radia Gdańsk 1 stycznia 1994 roku za 27 minut, godzina 15. Już pomału zaczyna się ściemniać, ale proszę się nie martwić, proszę Państwa, już dnia nie ubywa, tylko przebywa. Pewnie niebawem będą Państwo szykowali wyjazdy zimowe. Może wreszcie będzie śnieg. Jeżeli nie w Trójmieście, to chociaż w górach. Chociaż mamy taką informację, że w okolicach Jeleniej Góry warunki narciarskie są bardzo dobre. To jest taka informacja z pierwszej ręki od naszego zaprzyjaźnionego kolegi, który właśnie w tamtych okolicach niedawno był i po prostu ręczy za to, że mniej więcej tydzień temu warunki narciarskie w Jeleniej Górze były fantastyczne i śnieg ciągle padał, także no może w Jeleniej Górze, tam w okolicach rzeczywiście ten śnieg jest. Ciekawe, jak jest zakopany. Może nam się uda to także jeszcze dziś sprawdzić. Miejsce 13, 195 punktów. Te różnice, już Państwu mówiłem, zaczynają być już coraz bardziej znaczące. 11 tygodni na liście, to świeża całkiem piosenka, najwyższa pozycja trzecia. Powrót zespołu Bee Gees na listy przebojów krążkiem Size Isn't Everything i pierwszy singiel z tej płyty to była kompozycja Paying the Price of Love, Bee Gees. Całkiem udany powrót zespołu Bee Gees nową płytą Size Isn't Everything i pierwszy singiel Paying the Price of Love. Bardzo długo trzeba było czekać na kolejny singiel i to jest piosenka For Whom the Bell Tolls. Całkiem udana płyta. Myślę, że będzie się wielu z Państwa podobała. Za 21,5 minuty godzina 15 słuchają Państwo Radia Gdańsk 67,85 i 103,7 1 stycznia nowego roku. Podsumowanie roczne listy przebojów Radia Gdańsk przygotowane przez... To podsumowanie, podliczone głosy zostały przez Jarka Cejrowskiego, wszystkie punkty, a prezentuje to wszystko i wybrał te piosenki, całość po prostu poskładał Marcin Sobesta. 413061, proszę Państwa, w sprawie piosenek na życzenie już jest nieczynny. Już na przyszły tydzień zostały zebrane wszystkie propozycje, wszystkie wolne, tak zwane wolne miejsca zostały obsadzone, ale w najbliższą sobotę między godziną 12 a 13 proszę po prostu nas pamiętać, że właśnie w tych godzinach dyżurujemy i przyjmujemy Państwa propozycje. Wracamy do muzyki. Miejsce 12. 205 punktów, aż o 10 punktów jest różnica pomiędzy miejscem 12 a 13. 12, 205 punktów, 12 tygodni na liście. Oj, uwaga, uwaga. Miejsce drugie to jest najwyższa pozycja. Tak, to jest najwyższa pozycja tej piosenki. To była płyta, która bardzo dużo namieszała, narozrabiała na listach przebojów na całym świecie, szczególnie w początku 1993 roku, bo to krążek z 1992 roku. W tym roku można było oglądać w polskich kinach ten film, przez jednych skrytykowany. Mi osobiście bardzo się podobał film z Kevinem Costnerem i z Whitney Houston w roli głównej, film Bodyguard. To jedyna piosenka, jaka znalazła się w naszym rocznym podsumowaniu, chociaż o wiele więcej tych nagrań znalazło się na liście przebojów RDS-k, ale tylko ta jedna zdobyła tyle punktów, żeby trafić do podstawowej 25. Na 12 kompozycja Dolly Parton I Will Always Love You, zaśpiewa oczywiście Whitney Houston. Kompozycja Dolly Parton, Whitney Houston z filmu The Bodyguard. Miejsce 12, 205 punktów, 12 tygodni przebywała w ciągu 1993 roku na liście przebojów Radia Gdańsk i tylko najwyższa pozycja druga. Dla niektórych za wysoko. Dla mnie może mogła być miejsce na miejscu pierwszym, no ale nie było. Okej, proszę Państwa, miejsce 11, 207 punktów w rocznym podsumowaniu. Także 12 razy ten utwór pojawił się na liście i także tylko dotarł do miejsca drugiego. Wielki powrót Włocha Eros Ramazzotti, pierwszy singiel Cosa della Vita, Eros Ramazzotti. We'll be right back.
zmiany situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Sono umane condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho, già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi. Prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui, già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei. Con le mani io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, yeah, yeah. Con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è? Da quando è partita un inseguimento è, poi dove, già come vedi, sto pensando ancora a te, questa notte che passa piano accanto a me, cerco di affrontarla, afferrarla, voglio provocarla anche adesso che sto pensando a te, sto pensando a noi. Miejsce 11, 207 punktów, 12 tygodni na liście i najwyższa pozycja druga. Cosa della vita, Eros Ramazzotti. Słucham Państwo podsumowania rocznego listy przebojów Radia Gdańsk. Od 13 do 16 najpopularniejsze 25 piosenek w 1993 roku właśnie na liście przebojów Radia Gdańsk, czyli najpopularniejsze piosenki zdaniem naszych słuchaczy. Na 25 dwa nagrania, All That She Wants, Ace of Base i Break It Down Again, Tears for Fears. 24 Life of Surprises, zespół Prefab Sprouts.
23. Can't Get Enough of Your Love, Taylor Dane. 22. You Might Need Somebody, Randy Crawford. 21. Na nic kraty i drzwi, Dariusz Kordek. Na 20. All My Love, No Limits. Na 19. Soul Drifter, Lindsay Buckingham. 18. More and More, Captain Hollywood Project. 17. Heal the World, Michael Jackson. 16. Bez Ciebie Umieram, Manam. 15. Beautiful Girl, In Excess. Miejsce 14. No Limit to Unlimited. 13. Paying the Price of Love, Bee Gees. 12. I Will Always Love You, Whitney Houston. I na miejscu 11. Cosa della Vita, Eros Ramazzotti. Jeszcze w tej godzinie jedna piosenka, potem kolejne połączenie z rozgłośnią w Łodzi i noworoczne notowanie ogólnopolskiej listy przebojów, a następnie już 9 najpopularniejszych piosenek 1993 roku, a także omówienie depresji, czyli nagrań, które znalazły się na pozycjach od 26 do 40. 414049 to jest telefon w różnych sprawach muzycznych związanych z tym podsumowaniem. Jeżeli Państwo mają jakieś zapytania, oczywiście chętnie na nie odpowiemy. 414049, za 8 minut godzina 14 pora, proszę Państwa, na miejsce 10. 208 punktów, 23 tygodnie na liście. Miejsce 10, 23 tygodnie na liście, najwyższa pozycja pierwsza i raz na miejscu pierwszym, Sweet Harmony, zespół Beloved, za 3 minuty godzina 15, teraz łączymy się z Łodzią, skąd ogólnopolska lista przebojów, podsumowanie roku. Ladies and gentlemen, ogólnopolska lista przebojów. Podsumowanie roku 93. Podsumowanie dotychczasowych 32 wydań naszej wspólnej listy. Zestawienie przygotował nasz stały słuchacz, Kamil Król. I witamy. Barbara Chybowska, Marek Wysocki, Jarosław Czajka i Adam Kołaciński. Jutro Numb, 18. Bojów Radia Gdańsk. Lista przebojów Radia Gdańsk, podsumowanie roczne za 1993 rok. Przed nami, proszę Państwa, miejsce 9, już tylko 9 najpopularniejszych piosenek zdaniem słuchaczy Radia Gdańsk. 211 punktów, 15 tygodni na liście, najwyższa pozycja 4. To znowu taki lekki akcent zespołu No Limits, ale na pewno 100% akcent trójmiejski. Zespół Double Swing, czyli Maciek Łyszkiewicz i Marcin Iszora, i bardzo piękna piosenka Slow MC na miejscu 9. As it can be, it feels so good to be free.
ain't got nothing, my car broke down. Nobody likes me and I like no one. 30 feet of walking, haven't swept the house for a while. But looking in the mirror, I still can see the face with a smile. Love is so, so cool when it's not around. Smoking one last cigarette I just found. Love is so, so cool when it's not around. Smoking one last cigarette I just found. Alright, I'm now trying to relax. Proszę Państwa, pozostaje mieć nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli posłuchać całej płyty długogrającej grupy Double Swing, bo po propozycji Slow MC, a także po powrotach i Together, no można śmiało patrzeć w przyszłość, że ten zespół nagrywa bardzo wartościową, bardzo dobrą muzykę, a co najważniejsze, jest to nasza twórczość tu, produkowana w Trójmieście, no i oczywiście w Polsce. Pewnie śpiewana po angielsku, ale jednak to jest od nas tutaj z Trójmiasta. Zabrzmiało to bardzo, bardzo nowocześnie. 11 punktów, przepraszam, 15 tygodni w zestawieniu i najwyższa pozycja czwarta. Tylko różnica jednego punktu, 212 punktów, 10 tygodni na liście, wcale nie tak długo. Najwyższa pozycja pierwsza i to nawet dwa razy na miejscu pierwszym. Stara piosenka Elvisa Presleya na nowej płycie grupy UB40, a także na ścieżce dźwiękowej filmu Sliver. Zespół UB40 z nowej płyty długogrającej, która ukazała się w 93 roku, ale także ze ścieżki dźwiękowej filmu Sliver. Miejsce ósme, 212 punktów, 10 razy na liście i dwa razy na miejscu pierwszym. Lista przebojów Radia Gdańsk, roczne podsumowanie za rok 93 w naszym radiu, bo kilka minut po godzinie 17 Adam Fiałkowski zaprasza do wysłuchania audycji koncerty nagrane w minionym roku przez Radio Gdańsk. Dużo było ciekawych wydarzeń muzycznych dziejących się w okolicy Trójmiasta, które Radio Gdańsk obsługiwało. Nasz wóz transmisyjny, bardzo nowoczesny. Tak się ładnie składa, że to będzie piosenka po polsku. 221 punktów, proszę zauważyć. UB40 212, teraz już 221 punktów. Te różnice coraz robią się większe. 12 razy w zestawieniu, raz na miejscu pierwszym. Oczywiście zespół Wilki i Na Foyer. Na miejscu pierwszym, 20 minut po godzinie 15. Stop! Non-stop! Zostało już nam, proszę Państwa, tylko 6 piosenek, 6 najpopularniejszych utworów zdaniem słuchaczy Radia Gdańsk w 1993 roku. Nasz adres Polski Radio, ulica Upchagena 23 z dopiskiem lista przebojów. Głosujemy na 10 ulubionych piosenek. Zasady głosowania w nowym roku się nie zmieniają. A lista przebojów, kto wie, może za miesiąc, może troszkę krócej, chyba nieco, nieznacznie, ale jednak się zmieni.
Miejsce szóste. Proszę zauważyć, proszę Państwa, na foyer Wilków miało 221 punktów, a piosenka na miejscu szóstym już 249. Różnica wynosi 27 punktów. 28. 14 tygodni na liście, najwyższa pozycja pierwsza i raz na miejscu pierwszym. To nasz kolega Jaro i Hypnotize z nowej płyty długogrającej Jaro. Te szóste 249 punktów, 14 tygodni na liście, najwyższe miejsce pierwsze i raz na miejscu pierwszym. Miejsce piąte 260 punktów, znowu dość znaczna różnica w ilości punktów, 16 tygodni na liście. Ho, ho, i ta piosenka nie dotarła w tym roku do miejsca pierwszego. Najwyższa pozycja druga, wielki przebój 1993 roku, Linda Perry, For No Blondes, What's Up. I jej przyjaciele z zespołu z płyty Bigger, Faster, Better. Nie, muszę jeszcze raz. Bigger, Better, Faster, More. To jedno słówko better, ale to ważne słowo. Lepsza, lepsza. To jedna z lepszych płyt, może z najpopularniejszych płyt. Dzięki właśnie tej piosence, bo płyta taka bardzo przeciętna, rock'n'rollowa, nic nowego nie wnosząca, ale przyjemniej się słucha, a poza tym właśnie wokalistka Linda Perry ma bardzo, bardzo rockowy, bardzo ciekawie brzmiący głos. For No Blondes, na pewno jedno z odkryć 1993 roku. Gdyby nie WhatsApp, może by nikt o tym zespole za dużo nie mówił. No a tak się stało, że na miejscu piątym 260 punktów, 16 tygodni na liście i najwyższa pozycja druga. Ho, 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 proszę Państwa, teraz piosenka bardzo historyczna dla listy przebojów. Myślałem, że już o niej zapominamy, że właściwie to koniec przygody z tym nagraniem, ale gdzie tam? Miejsce czwarte, 264 punkty, 24 tygodnie w 1993 roku i najwyższa pozycja szósta w 93 roku, bo to jest nasza rekordzistka. Od pierwszego notowania ta piosenka była do 100, bodaj czwartego albo szóstego. Tu farze z The Pillows, także w podsumowaniu 93 roku. Nie bez znaczenia ta piosenka The Pillows. Too Far, zespołu The Pillows. Czwarta pozycja, 264 punkty, 24 tygodnie na liście w 1993 roku i w tym roku najwyższe miejsce. Pierwsza trójka przed nami, miejsce trzecie.
Ta piosenka sporo nas zarabiała w minionym roku. Zdobyła 286 punktów, była 13 tygodni na liście, a może jeszcze jest, kto wie. I 9 razy na miejscu pierwszym. Tak, tak, to nie jest pomyłka. 9 razy ta piosenka pod rząd znalazła się na pierwszym miejscu listy przebojów Radia Gdańsk, czyli przez 2 miesiące to nagranie królowało na naszej liście. Jest to utwór, który pobił wszelkie rekordy pod względem długości przebywania na pierwszym miejscu listy przebojów Radia Gdańsk. A któż to może być? Państwo doskonale wiedzą, ja wiem. Zespół Pet Shop Boys, płyty Very i nagranie Go West. Z płyty, która mnie osobiście bardzo rozczarowała. Książka Very, Go West, Pet Shop Boys. Miejsce trzecie, 286 punktów, 13 razy na liście i 9 razy na miejscu pierwszym. Bardzo ładny wynik. Proszę Państwa, teraz pora na przedstawienie naszym słuchaczom Depresji, czyli nagrań, które uplasowały się na miejscach od 26 do 40. Zaczniemy od miejsca 40. Na miejscu 40 135 punktów, 7 tygodni na liście, 3 razy na miejscu pierwszym City Lights, William Pitt. Przypomnę, że to była piosenka, która na początku ubiegłego roku pojawiła się na liście przebojów Radia Gdańsk od razu jako nowość na miejscu pierwszym. To tylko taka jedna piosenka była właśnie ta. Na 39 141 punktów, 8 tygodni w zestawieniu, najwyższe miejsce czwarte Deeper and Deeper Madonna. Miejsce 38, 141 punktów, 8 tygodni na liście, raz na miejscu pierwszym, Would I Lie to You, Charles and Eddie. Miejsce 37, 141 punktów, 9 tygodni w zestawieniu, także najwyższa pozycja pierwsza, jeden raz na pierwszym, Could It Be Magic, Take That. Miejsce 36, 143 punkty, 9 tygodni na liście, najwyższe miejsce drugie, You've Got Me Thinking, Beloved. Miejsce 35, 145 punktów, 8 tygodni na liście, 2 razy na pierwszym, Statki na niebie, Demona. Miejsce 34, 145 punktów, 8 tygodni na liście, 3 razy na pierwszym, Historia jednej znajomości, Grzegorz Skawiński, Skywalker. Miejsce 33, 147 punktów, 13 razy na liście, najwyższe miejsce 6, Someday I'm Coming Back, Lisa Stansfield. 32 miejsce, 147 punktów także, 9 razy na liście, 3 razy na pierwszym, That's the way love goes, Janet Jackson. Miejsce 31, 148 punktów, 8 razy na liście, najwyższa pozycja druga, It must have been love, Roxette. Miejsce 30, 153 punkty, 9 razy na liście, pozycja trzecia to miejsce najwyższe, Mr. Vain, zespół Culture Beat. Lokata 29, 157 punktów, 13 tygodni na liście i według naszych obliczeń siódma pozycja to najwyższa, jaka została zajęta przez zespół Syntronic z piosenką 17. Kolejne miejsce 28, 157 punktów, 10 razy na liście, lokata 6 to najwyższa, 29 Palms, Robert Plant. Miejsce 27, 157 punktów, 8 tygodni na liście, raz na pierwszym oprócz Golden Life. Lokata 26, 160 punktów, 11 tygodni na liście, tylko ta kompozycja dotarła do miejsca czwartego, Hope of Deliverance, Paul McCartney. Za 13 minut, godzina 15, już tylko dwie piosenki, dwie najpopularniejsze piosenki 1993 roku zdaniem słuchaczy listy przebojów Radia Gdańsk. Na drugim 301 punktów, proszę zapamiętać, 301 punktów, to bardzo ważne. 16 tygodni na liście, 4 razy na miejscu pierwszym. Wspaniały utwór Billy Joela, The River of Dreams. Punktów, 16 tygodni na liście i 4 razy na pierwszym, The River of Dreams, Billy Joel. Reklama. Lista przebojów Radia Gdańsk. Lista przebojów Radia Gdańsk. Lista przebojów Radia Gdańsk, podsumowanie roczne. Proszę Państwa, już właściwie za nami. Tylko jedna piosenka, ale zanim ta jedna piosenka,
to po pierwsze. W 1993 roku na liście pojawiło się 211 piosenek, w tym 23 dotarły do pozycji pierwszej. Piosenki, które dotarły do miejsca pierwszego, a nie znalazły się w tym podsumowaniu, to Heading for a Fall, Vaya con Dios, raz na miejscu pierwszym w minionym roku. Love, Edyta Bartosiewicz, trzy razy na miejscu pierwszym. Ordinary World, Duran Duran, dwa razy na pierwszym. Will You Be There, Michael Jackson, raz na miejscu pierwszym. Looking Through the Patient Eyes, PM Dawn, raz na pozycji lidera. Dream of Me, OMD, także raz zwyciężyło. I ta sama chwila grupy Baim, dwukrotnie lider listy przebojów Radia Gdańsk w 1993 roku. W imieniu całego zespołu, który tworzy listę przebojów Radia Gdańsk, Violety Klinkosz, Kasi Piotrowskiej, od niedawna naszych nowych współpracowniczek Danusi i Isi, Jarka Cejrowskiego, Rolanda Reszczyńskiego, chcieliśmy Państwu, no i oczywiście w imieniu własnym Marcin Sobesto, chcieliśmy Państwu podziękować, że przez ten rok ufali nam Państwo, głosowali na listę przebojów i co najważniejsze, słuchali Państwo tej audycji w każdą sobotę między godziną 13 a 16. Za 6 minut godzina 16, już tylko jedyna piosenka i to pewnie ta najważniejsza. Piosenka, która wygrała, która jest w podsumowaniu rocznym listy przebojów Radia Gdańsk numerem 1, czyli najpopularniejszym utworem. Wynika to może z tego, że była najdłużej na liście, a może, że bywała tak wysoko, a może po prostu dlatego, że się Państwu podobała. Myślę, że chyba głównie właśnie dlatego. Życzymy wszystkiego dobrego w tym nowym roku, który trwa już od 15 godzin i 55 minut, żeby spełniły się Państwu wszystkie marzenia. Marzenia muzyczne, żeby te płyty, na które Państwo czekają, po prostu się pojawiły. I może tak bardziej przyziemnie, żeby płyty i kasety były po prostu nieco tańsze. No cóż, proszę Państwa, ja myślę, że i tak jest wszystko jasne, ale no trzeba po prostu to powiedzieć. Na miejscu pierwszym 441 punktów, czyli o ponad 130 punktów, 140 różnicy pomiędzy The River of Dreams. Trzy razy na miejscu pierwszym. Bardzo piękna piosenka, zespół Duran Duran, Come On Down. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku, żebyśmy w tym nowym roku mieli tak wspaniałe nagrania, jak w tym minionym. Wszystkiego dobrego, Marcin Sobesto, Roland Leszczyński, Kasia Piotrowska. Dziękujemy, było to roczne podsumowanie listy przebojów Radia Gdańsk. Duran Duran, Come On Down. Do usłyszenia.